Tak sa teším, že môžem byť spolu s vami. Boli sme už, ja som ešte nebol tu v Kielciach však. Bol? Nie, podobno nie. Ešte nie. Podobno nie. Ale viem, že už rok mi predtým už som mal zaprošenie. A vždy niečo prišlo. Vždy nejaká situácia nastala. No, ale som veľmi šťastný, že vás vidím a... Šťastný som, že vás vidím. A veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že vy ste tí, ktorí ste nás pozvali. I teším sa, že vďačný som pánu Ježišovi, že vy jesteście tými, ktorí nás zaprosili. A verím, že zažijeme vzácne chvíle. I věřím, že přežijeme bardzo cenné chvíle razem. Verím, že nielen to, čo budem, mám pripravené. Věřím, že nie tylko to, co przygotowałem, będzie użyteczne dla vás. Ale verím, že budete mať otázky. Ale też mám nadzieję, že budete mieli pytania. A tie, ja milujem otázky. Kocham pytania. Dobre. Tak ja by som poprosil niekoho, kto by modlitbou nás uviedol. Proszę, żeby ktoś poprowadził nas w modlitwie. Dziękujemy Panie za ten czas. Dziękujemy za Twoje błogosławieństwo, że mogliśmy się tu spotkać, że brat Aleksander do nas przyjechał z rodziną, z bratem, że tylu braci przyjechało z tak daleka, z Elbląga, nawet z Wrocławia, z Bydgoszczy. To jest naprawdę taki trud włożyć, żeby przyjechać na to spotkanie z bratem, żebyśmy tu byli razem, żebyśmy się radowali, żeby Pan Jezus tu był pierwszy wśród nas, obecny i żeby pobłogosławił te skromne dary, które tu mamy na stole. Ja zawsze dodaję, żeby dały błogosławione skutki dla naszego zdrowia. Amen. 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 Dovolte, aby som vám odovzdal veľmi srdečné pozdravy od našich bratov a sestier z Komárna. Pozdružte, že prekážem vám bardzo srdečné pozdravenia od našich bratí i sestier z Komárna. A mám pre vás taký Boží odkaz. Mám také Bože přesvánie dla vás. Že to, čo sa vám zdá aj ťažko prijateľné, że nawet to, co wydaje wam się teraz trudne do przyjęcia, ale Pan Jezus stoi za wami. Ale Pan Jezus za wami stoi. A on was nie opuścił. On was nie opuścił. A to, co was opuściło, tak to było preto. A to, co was opuściło, to było dlatego, że Pan Bóg preczyściuje swoje humno. Bo Pan Jezus czyści swoje stodoły, swoje gumna. A proste nie smiecie widzieć w tom ako niečo zlé, ale musíte to vidieť ako dobré. I nie môžete postrzegać tego ako czegoś złego, ale właśnie ako coś dobrego. My sme prežili pred pandémiou. Myśmy coś takiego przeżyli przed pandemią? Że w 17 rokov som budoval to spoločenstvo. Že přes 17 let budovajem tom vzpůlnote. A tak som prosil vždycky pána, aby to bolo jeho dielo. I zawsze prosiłem pána, żeby to, co jest między nami, żeby to było jego dzieło. A skutočne mnoho ľudí sa obracalo, mnoho ľudí sme krstili. I rzeczywiście wielu ľudí się nawracało, wielu ľudí krzciliśmy. A za tie roky všeličo sa udialo v tom spoločenstve. I přes te lata wydarzyło się niemalże wszystko w tej wspólnocie. Také zdalo sa, že ako, aký sme jednotní, ako dobre to všetci myslíme. I wydawało nam się, že jesteśmy w takiej jedności, že wszyscy jednakowo myślimy.
A predsa sa ukázalo po čase, že nie. A po čase sa ukázalo, že tak nie je. A už niektorí bratia a sestry ma upozorňovali, že daj si pozor, lebo niečo tu nie je v poriadku. I už niektorí bratia i sestry ostrzegali mne, zvrúť uvahu, bo coś tu je nie tak. A tak som sa modlil len a ja som nezasahoval i pozoroval som. Modliłem sa, ešte nic s tým nerobiłem, ale obserwowałem. No a prišiel taký čas. I prišiel taký čas, keď som počúval službu jedného z našich bratov. Kedy vsluchývajem sa v usługiwanie jedného z našich bratí. A naraz som uvidel, že to je novodobý blud. I zauważyłem w tym, że to jest taki błąd charakterystyczny dla tej nowej doby, dla tego nowego czasu, okresu. Niektórzy ludzie przysposobują Słowo Boże k dobie, która jest. Niektórzy ludzie dostosowują Słowo Boże do czasów, w których żyjemy. A jednoducho sú schopni to prekrúcať to slovo. I sú skłonni do tego, żeby przekręcać, naciągać Słowo Boże. A práve to sa stalo. I właśnie to się wydarzyło. Že som počúval jedno kázanie. Že słuchałem jednego kazania. Našho brata. Jednego z našich bratí. A tak som v srdci prežíval, že musím to napraviť. Že... I v srdcu to odbierałem, že muszę to skorigovať. Veľmi citlivo, láskavo. Zrobiłem to tak s takým veľkým uczuciem v miłości. Ale veľmi rozhodne. Ale bardzo zdecydowanie. Že proste je treba, aby sme si v tejto oblasti dali pozor. I vlastne v związku s tým, že należy, že je potreba, żeby v tej sfére zvracať baczną uwagę na to, co się dzieje. No a ten človek, ktorý prednášal túto nedobrú náuku. I ten človek, ktorý vyglášal, přinosil tą złą naukę. Tak sa tak urazil. Tak się obraził, był taki urażony, że powiedział, że nigdy nie položi nogi do tego naszego społeczeństwa. Powiedział, że jego noga już nie stanie w tym miejscu. A skutecznie on od tej chwili on sa oddzielił od nas. I rzeczywiście od tej chwili zupełnie odizolował się od nas. A zároveň proste odišli ľudia, ktorým sa tá náuka ľúbila. I rovnocześnie s tým odešli ľudia, ktorým tá náuka sa podobala. A my sme, nás sa to bolestivo dotklo. Nás dotknulo to bardzo bolestne. Ale sme si uvedomovali, že my nejdeme za človekom, ale ideme za Pánom Ježišom. Ale uświadamiali sme sobie, že nejdeme za človekom, ale ideme za Pánem Jezusem. A ukázalo sa to, že skutočne proste tá milosť Božia je s nami. I okázalo sa, že rzeczywiście láska Božia bola nad nami. A hneď na to prišla potom rozchode taká pandémia. Tá pandémia. I po tej decyzji, po tom, co sa wydarzyło, od razu prišla pandémia. 2,5 roku sme sa vôbec neschádzali. Přes 2,5 roku v ogóle sa nespotykaliśmy. A ono to vypadalo, že ten náš zbor ako keby prestal existovať. I to vyglądalo, jakby ten zbor v ogóle přestal istnieť. Ale po tej pandémii povstali hlasy. Ale po tej pandémii pojavili sa také głosy. Že už tu je čas, aby sme sa začali znovu zgromadzať. Že to je čas, żeby na novo začať sa zgromadzať. A tak som dal tomu priestor. I dajem miejsce na to. A niektorí mi hovorili, že to už... To keď 2,5 roka niekde zbor sa neschádza, tak to už
Saniezy idzie w Łobiec. No i ludzie mówili, że tak to jest, że jeżeli ludzie nie spotykają się przez 2,5 roku, to już nie zejdą się w ogóle. Niektórzy się znajdą społeczeństwo. Niektórzy znaleźli sobie inne wspólnoty. Niektórzy proste odeszli. Niektórzy po prostu odeszli. A daliśmy możliwość na prawe spotkanie. I daliśmy ludziom taką możliwość pierwszego spotkania. A hneď na prvom stretnutí prišlo 100 ľudí. I na prvé spotkanie prišlo 100 osôb. Takže pán nám ukázal, že máme v tom pokračovať. Więc pán Bóg pokázal nám v ten spôsob, že máme to dielo kontinuovať. A teraz, keď už nejaký ten čas, už asi rok, zhruba rok máme, nie celý, jak sa schádzame. I teraz rok od rozpočenia tých spotkaň. Tak k Večeri Pánovej sa schádza okolo 200 ľudí. To na Večeře Pánskom přichodí okolo 200 osób. A stále tie počty rastú. I tie cyfry ciągle rosną. Nechcem teraz vyzdvihovať množstva ani čísla. Je v ogóle nechce teraz vynosiť jakoś cyfr alebo liczb. Ale chcem jednu veľmi vzácnú vec povedať. Ale jedną bardzo cenną rzecz chcę powiedzieć. Že spoločenstvo bolo očistené od ľudí, ktorí ani nevedeli, čo chcú. Že vspólnota zostala očišťovaná v ten spôsob od ľudí, ktorí tak napravde navet nevideli, čo chcú. Lebo oni preto odišli, lebo sa nedržali podstaty. Bo oni dlatego odešli, že nie trzymali sa zasad, fundamentu, podstavy. A tí ľudia by boli neskôr ako nádor na spoločenstvo. I ci ľudia byli by jakby taký vžut na tým čele Chrystusa. A pán proste urobil poriadok. A pán Bóg zrobil pořádek. A ja vás chcem povzbudiť. I chcem vás zachęcić. Že ak stojíte na pánu Ježišovi, na jeho slove. Že jeżeli stojíte, opieracie się na pánu Jezusie i na jego słowie. Tak to, čo sa stalo medzi vami, neberte ako tragédiu. To, co się wydarzyło wśród was, nie odbierajcie tego jako tragedii. Ale berte to ako očistenie spoločenstva. Ale traktujcie to jako očiščenie wspólnoty. Lebo vy nevidíte do srdca ľudí. Bo vy nie potrafíte zajrzeť v głąb ľudských srdc. Ani neodsudzujte. Tež nesądźcie. Ale Pavel hovorí, že keby boli z nás, apostol, tak by ostali s nami. Apostol Pavel mówi, kdyby oni byli z nás, zostaliby z nami. Ale pretože neboli z nás. Ale dlatego, že nebyli z nás. Preto sú tam, kde sú. Dlatego som tam, kde som. Takže proste zvestujem vám mene Pána Ježiša požehnanú budúcnosť. A więc ogłaszam vám v imieniu Pána Jezusa błogosławioną przyszłość. A chcem, aby ste pomazali svoju tvár olejom. I chcę, żebyście pomazali swoje twarze olejem. Abyście nie byli smutni. Żebyście nie byli smutni. Aby wasze twarze żiarili. Aby wasze twarze promieniowały radością. A wiem, że to są bolestivé rzeczy. Ja wiem, że te rzeczy są bolesne. Lebo niekde są aj rodziny prepojené. Czasami są podzielone rodziny. A bolia tieto veci. Te rzeczy zawsze bolą. Ale nesúďte, nehovorte súdneho slova, len slovo lásky. Nesądźcie, nie vetujte wyroków, ale głoście słowa miłości. A jednoducho buďte otvorení. A po prostu bądźcie otwarci. Keď niekto chce odísť, nech odíde. Jeżeli ktoś chce odejść, niech odejdzie. Nikdy nedržte nikoho na silu v spoločenstve. Nikdy nikoho na sile ve vzpůlnotě nezatřimujte. Ja som mal dva prípady, kde som, keď mi odcházali zo spoločenstva tí ľudia, tak som tak, tak mi zovrelo srdce a prosil som, nechoďte. I miałem dwa takie przypadki w życiu, że kiedy jacyś ludzie chcieli odejść, to aż ścisnęło mi serce i prosiłem, nie odchodźcie. A dnes vám musím povedať, že
urobil som veľkú chybu. Dnes by som ich už aj poslal, ale už ich nemôžem. No i muszę powiedzieć, dzisiaj popełniłem wielki błąd. Teraz bym chętnie odesłał, ale już się nie da. Lebo sa ukázalo, že neboli z nás. Bo okazało się, że nie byli z nás. Nie súdím. Nie sądzę. Ale preto vás vyzývam. Mám veľa skúseností v živote. Zachęcam vás, bo mám veľa doświadczeń v mojim życiu. A hlavne, aby ste mali lásku medzi sebou. Głównie, żeby ste mieli miłość między sobą. A aby ste mali pekné rodinné vzťahy. Żeby ste mieli cudowne rodzinne relacje. Lebo ak nebudú tie rodinné vzťahy zrelé a pekné. Bo jeżeli te rodzinne relacje nie będą dojrzałe i piękne. Tak bude ďalej prečisťovať Pán svoje gumno. To Pán Jezus dalej te svoje gumna bude očišťovať. A budú proste odchádzať niektorí, ktorí nepatria do toho spoločenstva. I dalej budú odchodiť ti, ktorí do tej spoločnosti nenáležú. Preto dávajte pozor na svoje vzťahy. Dlatego zwracajte uwagę na vaše relácie. Ak niekomu je náuka, nejaká nová náuka, cennejšia ako vzťahy toho človeka, pustite. Jeżeli dla kogoś jakieś nowe nauki są cenniejsze niż relacje, puśćcie tego człowieka. Lebo ten základ je vo vzťahoch. Bo fundament jest w relacjach. Všimnite si, čo hovorí Pán Ježiš. Zauważcie, co Pán Jezus mówi. Že kráľovstvo Božie je medzi vami. Pán Jezus povedal, kráľovstvo Božie je všrud vás. A čo je medzi vami? A co je medzi vami? No, vzťahy. Relácie. A kráľovstvo Božie je proste založené na vzťahoch. Kráľovstvo Božie je zbudované na reláciách. Ktoré sú na základe krvi Kristovej. One sú na fundamente krvi Kristusa. Ale ak nie sú medzi bratmi a sestrami vzťahy, ale jeżeli nie ma relácií medzi bratmi i sestrami, tak nemôže byť proste nemôže byť krásne spoločenstvo. No to nemôže byť pekné spoločenstvo z tego. A tak som veľmi vďačný, čo prežívame teraz. Jestem bardzo vďačný za to, co teraz prežívame. Skutočne rok sa schádzame a každý vie, čo má robiť. I rzeczywiście spotykamy się od roku i każdy wie, co ma robić. Proste ja môžem chodiť ako evangelista po svete. I ja mogę jeździć jako kaznodzieja po świecie. A môžem slúžiť evangelium. Ja mogę usługiwać evangelium innym. A oni proste, tam každý má svoju úlohu. I tam každý má svoje zadanie. A máme 15 služiacich bratov. Máme 15 bratí, ktorí usługują. Ktorí slúžia slovom. Ktorí usługują slovom, čili głoszą. Takže na niektorých sa dostáva a raz za dva mesiace. Średnio trafia się im raz na dva miesiące usługiwać. A tí ľudia sa veľmi na to pripravujú, veľmi sa tešia. Ti ľudia przygotowują się do tego dobrze, bardzo się cieszą. A cirkev sa buduje. Kościół jest budowany. A slúžime nielen vo vnútri, ale slúžime aj na vonok. Čili i slúžime, usługujeme nielen we vnętrzu, čili v środku, čili dla nás, ale też na zewnątrz. Teda tá dobrá správa je, že Pán Ježiš ostal s vami. A więc dobrą nowiną dla was jest to, że Pan Jezus z wami pozostał. On nie odszedł. On nie odszedł. Dobrze, tak to co mam chciał powiedzieć. Tyle chciałem wam powiedzieć na początek. Kiedy będzie większa łaska między wami, jeżeli większa miłość będzie wśród was, tak będzie więcej ludzi zachytanych. To więcej ludzi zostanie dosięgniętych. Ja ale, nie sądzę. Ale musicie si uświadomić jedną rzecz. Ale jedną rzecz musicie sobie uświadomić. Łaska jest ta, która przyciąga ludzi. Że miłość jest tym, co pociąga innych ludzi. Nie nauka. Nie nauka. Nie ani czystota nauki. Nawet nie czystość nauki. Ale relacje. Ale relacje. Proste to je to, čo
čo priťonga. A potom už čo s tým robíme, treba, to je to, čo ty hovoríš, že áno, treba ich viesť do svetosti, do... A więc miłość jest tym, co pociąga. Do kontaktu z Bohom. A potem tych ludzi trzeba nauczać tego, co właściwe i prowadzić do kontaktu z Bogiem. Taki sprawny zbor. Bo taki właściwy zbór. Pri prvom kontakte, keď prídu ľudia do toho zboru, v prvom kontakte, keď ľudia po raz prvé zjavia sa v tom zbore, oni prichádzajú na stanicu prvej pomoci. No oni prichádzajú tak jak na prvú pomoc do prichodni, do lekára, do špitala. A potom nemocnica. A później je špital. Teda zbor musí najprv fungovať ako špital. A więc najprv zbor funkcionuje ako špital. To je prvé. To je najprv. V tom prvom kontakte, keď prichádzajú ľudia. To je ten prvý kontakt, keď ľudia prichádzajú. A čo je v špitali? A co je v špitalu? Keď prídete do špitalu alebo na pohotovosť. Čili jeżeli prídeš do špitala alebo včasnej na pogotovie. Tak prv sa vás opýtajú, ako sa voláš. Najprv zapýtajú, jak sa nazývaš. Čo je tvoja práca, zamestnanie. Kde pracuješ. Čo je tvoj problém. Na čom polega tvoj problém. A tak ďalej. Vypytujú sa. Kolejné pytania, vypytujú sa. A potom službu konajúci. A potom ten pełniący dyżur lekarz. On vidí, že aký je problém. On zauważa v końcu, na čom polega problém. A potom posúva toho človeka ďalej. I posúva tego človeka ďalej. V nemocnici je čo? Rentgen? V špitalu co je? Napríklad rentgen. Ak má skrytú nejakú bolesť alebo niečo také, tak ho daj pošlu na rentgen. No jeżeli má jakýś ból vevnętrzny ukryty, vysyłają go na rentgen. Ak je v napätí, ak má vysoký tlak. Jeżeli jest w jakimś napięciu, má vysoké ciśnienie. No to mierzą mu ciśnienie. Preto v zbore musia byť také služby. Dlatego v zbore muszą być takie służby. Kde bratia fungujú aj ako rentgen. Muszą być tacy bracia, którzy działają jak rentgen. Proste Duch Svätý im zjaví skryté veci. Prečo je ten človek v takom zlom stave? Duch Święty ukazuje różne rzeczy. Dlaczego ten człowiek jest w takim złym stanie? A proste odhalí tú vec. Odkryje tą rzecz. A potom proste je treba aj ten postup, správny postup, ako sa venovať tomu človeku. A potom trzeba wiedzieć, jak właściwie poświęcić się, usługiwać temu człowiekowi. Ak má vysoký tlak, tak, jak má vysoké ciśnienie, tak mu nebudeme takú liečbu dávať, že by ešte sa mu zvýšil. Nie dáme mu takej dávky, že by mu się jeszcze podniosło. Alebo ak má niekto cukor. Jeżeli ktoś ma cukrzycę. Tak mu nedáme takú liečbu, ktorá mu ešte zvýši. Nie dáme mu takej liečby, že mu ešte ten cukier podniesie. Teraz, aby sme porozumeli prakticky. Teraz, že by sme to prakticky zrozumeli. Slovo Božie je antiverzívne. Slovo Božie je antiverzívne. To znamená, keď niekto sa bojí, tak mu Božie slovo hovorí, neboj sa. Čili v ten spôsob działa Božie slovo. Przeciwdziała, čili jeżeli ktoś się boi, to slovo mówi, neboj się. Ak niekto proste... Jest pyszny, to o pokorze mówi słowo. Ano, tak, proste vždycky antiverzijnie. Czyli zawsze przeciwko temu, co jest problemem. Ak ty vidíš, že niekto má ten strach a obavy. Jeżeli vidíš, že ktoś
oblasti. Jeżeli ktoś ma strach, obawy w jakiejś sferze, tak ty nie jeszcze nie więcej go pracujesz tomu. Nie rozpędzasz go w tym, ale go hamujesz. Ale proste mu prinášaš slovo, ktoré ho upokojuje, utišuje. Prinášaš slovo. Dostáva ho do normálu, do takého stavu normálu. Prinášaš mu slovo, ktoré go uspokojí, ktoré poprovádzi go do normálnosti. A to je plné, slovo Bože je plné také tohoto antiverzívneho, teda kde vždycky protirečí, keď je niekto hriešný, tak mu ponúkame svetosť. Keď je niekto pyšný, tomu hovoríme o pokore. Keď je niekto ľaknutý, tak mu prinášame povzbudenie. Ak je niekto zase príliš odvážny, tak ho napomíname, daj pozor, keď stojíš, aby si nepadol. Čili je antiverzívne to Božie slovo. Čili zawsze Božie slovo przeciwdziała tým rzeczom, ktoré są problemem danego człowieka. A więc, jak słyszeliśmy, ktoś jest pyszny, to słowo mówi o pokorze. Jeżeli ktoś przesadnie jest pewny siebie, to słowo Boże działa w drugą stronę. Tak vždycky nás to Božie slovo dostáva do takého kristovského upokojeného stavu. Zawsze to Boże słowo prowadzi nas do takiego uciszenia, uspokojenia w Chrystusie. A je to dôležité, aby sme pochopili, že to je v Kristovi. I to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że to jest w Chrystusie. Lebo Paweł apostoł hovorí, že veľká je to vec, pobožnosť so spokojnosťou. Že apostol Paweł mówi, że to jest coś wielkiego, pobožnosť w uciszeniu, w spokoju. Vidíte, že ta pobožnosť so spokojnosťou, to je už určitá úroveň, ktorú dostávame pri tých ľuďoch. I vidíte, že pobožnosť i spokoj, to je tá płaszczyzna, do ktorej ľudí musíme doprovádzať. Prečo tá spokojnosť, prečo ten pokoj musí prísť? Dlaczego to uciszenie, ten spokoj, ten pokój musí prísť? Lebo sme nositeľmi buď pokoja, alebo nepokoja. Bo my ako ľudia jesteśmy nositeľami albo pokoju, albo niepokoju. Ja som si všimol pri mnohých veriacich ľudí. Ja zauważyłem wśród wielu wierzących ludzi. Že boli veľmi horliví. Že byli bardzo gorliví. Až to tak s nimi. Až ich nosilo. Ale neboli pokojní. Ale nebyli spokojní. A títo ľudia, oni vedeli tak natchnúť nejakých ľudí. I ci ľudia, oni potrafili tak pobudiť, natchnúť iných ľudí. Ale koľkých natchli, toľkých aj stiahli dole. Ale ilu ich porušili, tyle potom ściągnęli v dół. To znamená, že proste tu nejedná sa o taký pokoj, že sme nečinní a že sme... Tu nechodí o taký pokoj, že jesteśmy bierni, bezčinní. Ale tu sa jedná o ten pokoj, kde sme sami upokojení. Ale tu chodí o ten pokoj, že sami jesteśmy uspokojení. Máme vysporiadané svoje osobné hriechy. Máme vyznané svoje osobisté grzechy. Vysporiadaný svoj život. Rozwiązane, oczyszczone, uporządkowane svoje życie. A jednoducho sme upokojení. I po prostu jesteśmy uciszeni, uspokojeni. Duch Svätý nám svedčí nášmu duchu, že sme deťmi Božími. Duch Święty posvědčí našemu duchovi, že jesteśmy deťmi Božími. A v tom upokojení i v tom uspokojeniu, v tom utišení pôsobíme pokoj. My vnosíme pokoj. Ale ak my nemáme tento stav pokoja, ale jeżeli nie mamy tej postawy, tego pokoju, tak szerzymy niepokój w naszych rodzinach. To wtedy siejemy niepokój w naszych rodzinach? W związku najpierw z mężonką. Najpierw w relacji z żonami. A potem w związku z dziećmi. W relacji z dziećmi. To przynosimy do zborowego życia. Wnosimy to do życia zborowego. Ale przynosimy to aj do obcianskiego życia. Ale też do tego zewnętrznego życia to przynosimy. Teda ludzie, którzy przychodzą między nas. A więc ludzie, którzy między nas przychodzą. Musimy
trzy ważne oblasti. Trzy ważne sfery. Je trzeba u nich pastorować. Należy duszpasterzować u tych ludzi. Aby doszli do tego pokoju. Żeby oni do tego pokoju dotarli. Doszli. Można, żeby nie było źle, gdybyście si to aj poznaczyli, albo jak będziecie chcieć, tak si z tą zaznamu jeszcze si to raz pozrite, lebo to jest bardzo dôležité. Dobrze, żebyście sobie to albo zapisali, albo z tego nagrania jeszcze raz potem wysłuchali, bo to jest bardzo ważne. A jest to dość wiele na raz. I tego jest dużo jak na jeden raz? To pierwsze jest otázka hriechov toho človeka. To musí byť to posvetenie, to očistenie, o ktorom brat tu hovoril. Pierwsza kwestia to jest kwestia grzechu, czyli uświęcenie, o którym brat przedtem mówił. To znamená, že to jest oblasť, gdzie som hrešil proti Bohu. To jest sfera, gdzie grzeszyłem przeciwko Bogu. Gdzie som hrešil proti ľuďom. Gdzie grzeszyłem przeciwko ludziom. A gdzie som hrešil proti svojmu telu. I gdzie grzeszyłem też przeciwko własnemu ciału. Ja toto vždycky, keď príde mi človek a chce činiť pokánie, to je prvé. Zawsze, kiedy przychodzi do mnie człowiek i chce pokutować, to jest pierwsze. Gdzie grzeszył proti Bohu? Pytam, gdzie zgrzeszył przeciwko Bogu? Gdzie grzeszył proti ludziom? Gdzie zgrzeszył w stosunku do ludzi? A gdzie grzeszył aj proti swojemu własnemu ciału? I gdzie grzeszył przeciwko swojemu własnemu ciału? Wediem go k oczyszczeniu a usprawiedliwieniu. Prowadzę go do oczyszczenia i usprawiedliwienia. A kiedy toto przeżyje tento człowiek, oczyszczenie od swoich grzechów? Przeżyje oczyszczenie od swoich grzechów. A obyčajne, keď tam, kde hreší proti ľuďom, tak dávam pozor, či nie je potrebné ísť, aby voči od tých ľudí si pýtal odpustenie. I v tej časti, kedy mluvím o grzechu przeciwko innym ľuďom, to ja zwracam uwagę na to, či tego nie trzeba uporządkować, czyli či ten človek nie musí przeprosiť tamtych ľudí. A dosť často to býva, že ten človek nemá požehnanie v živote, lebo má konflikt, ja neviem, s otcom, s matkou, często, so ženou, często to tak jest, so susedom. Ten človek nemá błogosławieństwa, bo má nierozwiązane problémy s ojcem, żoną, matką, sąsiadem, kimkolwiek, dziećmi. Takže tam ten hriech proti ľuďom. A więc ten grzech przeciwko innym ľuďom. To treba veľmi, veľmi jasne rozlíšiť, že pod vedením Ducha Svätého, čo treba i zrobiť nápravy. Trzeba to bardzo jasno, czytelnie rozwiązać przy prowadzeniu Ducha Świętego, żeby te rzeczy były usunięte. A to trzecie, to jest grzech proti telu. A trzecie to jest grzech przeciwko własnemu ciału. No a to jest to, coście mówili, że nie byli oslobodzeni od papierosów. I to jest to, o czym już też była mowa, nie byli uwolnieni od papierosów. Niekto jest nie uwolniony od drog. Ktoś od narkotyków nie jest uwolniony. Niekto jest nie uwolniony od pornografii. Ktoś nie jest wolny od pornografii. A tak dalej. I tak dalej. A te to rzeczy i proste nie da się iść dalej, ak tieto veci nie sú vyriešené. I nie dá sa ísť ďalej, zrobiť kolejného kroku, jeżeli tie rzeczy nie sú rozwiązane. Ja tak, takého človeka ani neponorím, ktorý ešte hreší proti svojmu vlastnému telu. Ja naved neochče takého človeka, ktorý grzeší przeciwko własnemu ciału. Rozumiete, to potrebuje byť oslobodený. Ten človek musí byť uvoľnený. A on sa musí rozhodnúť. I on musí zdecidovať. Že či chce ísť tou, či chce byť očistený krvou baránka. Či on chce byť očistený krvou baránka? A niektorí mi hovorili, že brat Alexandra, nedá sa tak milovať pána Ježiša, že aj fajčím, aj sem tam si nejaký pohár vypijem príležitosti. Ktoś mi pyta, Aleksandra, ale nie da się tak kochać Pana Jezusa, że no ja go kocham, ale zapalę sobie czasem, lampkę wina wypiję.
A hovorím nie. No jemu, no nie. No preto nie, lebo dlatego si otrokom. Dlatego nie, že jesteś niewolnikiem tego. A ty musíš byť oslobodený. A ty musíš byť uvoľnený. Dobre, teda ešte raz. A więc ešte raz. Kde hrešíme proti Bohu. Miejsce, v ktorom grzeszymy przeciwko kde Bohu. Kde hrešíme voči ľuďom v našom okolí. Kde grzeszymy v stosunku do ľudí v našom otoczeniu. A to tretie, kde hrešíme proti svojmu vlastnému telu. I to trzecie, kde grzeszymy przeciwko vlastnému telu. A to je ešte len a to jest dopiero pierwszy krok. Ak prvý krok neurobili, nevieme ísť na ďalší. Jeżeli nie zrobimy pierwszego kroku, nie jesteśmy w stanie iść dalej. A potom na tretí. Drugi a tretí. A potem również ten drugi i trzeci. Ale keď ten človek je Duchom Svätým pripravený. Ale jeżeli ten človek jest przygotowany przez Ducha Świętego. Skrze krv baránka Ježíša Krista je očistený. Przez krew baránka Pana Jezusa jest oczyszczony. Od tých hriechov, kde hrešil proti Bohu. Od tych grzechów, gdzie grzeszył przeciwko Bogu. Proti svojim blížnym. W stosunku do blížnych. A proti svojmu vlastnému telu. I przeciwko svojmu vlastnému telu. Tak ideme na druhý krok. I robimy wtedy kolejny krok. A čo je ten druhý krok? Co jest tym drugim krokiem? To je rodová kliatba. To jest przekleństwo pokoleniowe. A viete, toto je veľmi vážna vec. A to jest bardzo ważna rzecz. Lebo ja od 15 rokov svojho života nasledujem Pána Ježiša. Ja od 15 roku życia naśladuję Pana Jezusa. Ale veriť som Pána Ježiša veril celý život. Ale wierzyć w Pana Jezusa wierzyłem całe życie. Od malého detstva. Od dzieciństwa. Ale ako 15-ročný som odozdal svoje srdce Pánu Jezusovi. Ale mając 15 lat oddałem svoje srdce Pánu Jezusovi. A ja som už odtedy sledoval tie rodiny v našom zbore. Ja od tego času śledziłem życie rodzin v našom zbore. A viete, aj svetské príslovie hovorí, aká matka, taká katka. No, u nas się mówi, to świeckie przysłowie mówi, jaki ojciec, taki syn, nie? A jaki ojciec, taki syn. No. Matka, taka córka. No, rozumiecie, ale to nie jest len wliw wychowy. Ale to nie jest tylko kwestia wychowania. Ale ty ludzie mają w genach, w swoich genach, w krwi zakodowane to zło. Ale ludzie mają w swoich genach, w swojej krwi zakodowane zło. Preto Paweł Apostoł, teda list Żydom, a pisze, więc w liście do Hebrajczyków jest napisane w 12 kapitole, w rozdziale 12, w 4 wersie, w wierszu 4, żeśmy się jeszcze do krwi nie sprotivili. Tam jest napisane, wy jeszcze aż do krwi nie sprzeciwiliście się w walce przeciwko grzechowi. To nie jest len taki wyraz, który by mal umocnić ten wyrok. To nie jest tylko taki wyraz, takie słowo, które ma jakby zaakcentować to przesłanie. Ale to ma głęboki wyznanie. Ale to ma głębokie znaczenie. Dlaczego aż do krwi? Dlaczego aż do krwi? Lebo w krwi sa niesu geny. Bo przez krew niesione są geny. A ten człowiek niesie w sobie zabudowane dwere. I ten człowiek ma w sobie zamurowane drzwi. To znaczy, on nie musi te drzwi nigdy otworzyć. A więc tych drzwi on nigdy nie musi otworzyć. Ale za určitých żywotnych sytuacji a podmienok proste chyci to kluczko a otworzy te drzwi. Ale w określonych życiowych warunkach on tą klamkę złapie i otworzy. A naraz się ukaże, że proste chuti mu alkohol. Nagle stwierdzi, że smakuje mu alkohol. Albo je niewierny swojej żonie. Albo jest niewierny swojej żonie. Albo, ja nie wiem, drogi, albo... Albo ciągnie go do pornografii. Do narkotyków, czy do pornografii. Proste jednoducho otwiera dwere, które niegdzie w tej generacznym, z tych predošlych generacji już mal w genach. A więc on otwiera te drzwi, które gdzieś tam miał w genach przekazane z poprzednich pokoleń. A preto... I dlatego... Lebo aj písmo to mówi, że do krwi sa treba sprotiwić. Bo nawet písmo mówi, że aż do krwi należy się sprzeciwić. Preto wyučujem aj to, że je treba
proste vyhlásiť tomu človeku slobodu od generačných zlorečenství. I dlatego naučam, že ľuďom należy ogłosiť wolność od tego przekleństwa z poprzednich, zmienionych pokoleń. Dobre je, keď ten človek vidí, ako žili starí rodičia, dobře jest, jeżeli, rodičia, starí rodičia, prarodičia. Jeżeli človek vidí, jak žili jeho rodice, jeho dziadkovie, jeho pradziadkovie, či ešte včesnejšie pokolenia. Aby uvidel tie prekliatia, aby żeby zobaczył to, išli tą generáciou, przekleństwo, ktoré z poprzednich pokoleń prišlo. A aby on sám jednoducho proste sa sprotivil tomu. I żeby on sám osobiście sprzeciwił się temu. A aby prosil Pána Ježiša, aby to generačné prekliatstvo bolo prerušené. Prerované. I żeby prosil Pána Jezusa, żeby to pokoleniowe przekleństwo, żeby ono zostało przerwane. Ono je to veľmi dôležité. To jest bardzo ważne. Aby došlo k tomuto, żeby do tego doszło, lebo v mnohých spoločenstvách prídu ľudia, bo v wielu spoločenstvách prichádzajú ľudia a proste neopýtajú sa ich, kto sú, nie pytajú ich, kým oni sú, nie pýtajú, kto boli ich predkovia, nie pytajú, kým byli ich predkovia, proste dokonca ani nezaujímajú sa o ich hriechy, nawet często ich grzechami się nie interesują, a jednoducho ponúknú im spasenie, príjmi Pána Jezusa. Oni oferujú im zbavenie, mówią príjmi Pána Jezusa. On príjme Pána Jezusa. On príjme Pána Jezusa. A v ňom ostane všetko to, čo tam bolo. I zostaje v ním to všetko, co tam do tej pory bylo. A potom to tam kvasí. I potom robí sa tam kvás, to tam kyšne. A jednoducho ten človek nie je ani šťastný. A potom ten človek ani nie je šťastný. Ani nie je vyrovnaný. Ani nie je taký upokojený. V rovnováze. Ani nemá pokoj. I nemá pokoju. A jednoducho sú náuky, kde povie, príjmeš Pána Jezusa, všetko je nové. I je také naučanie, príjmi Pána Jezusa i všetko je nové. Áno. Tak. Tak toto je. I to tak je. Ale. Je napísané. Je napísané. A to hovorí Pán Ježiš. I to mluví sám Pán Jezus. Keď hovorí ten príklad o marnotratnom synovi. I mluví to v tom príklade o synu marnotratného. Ten starší brat marnotratného syna vyčíta otcovi. I ten starší brat syna marnotratného vytýka ojcu. A hovorí, oče, mne si nedal ani kozľa. I on mluví do ojca, ojče, navet kozľovka mi nedáveš. A teraz prišiel domov ten tvoj syn. I teraz do domu prišiel ten tvoj syn, ktorý premárnil všetok tvoj majetok, ktorý celý tvoj majontek zmarnoval, a jemu si zabil to krmné telo. A jemu zabiješ to tučné telo? A tam hovorí, i on tam mluví, ten otec, ojčec, syn môj, synu môj, všetko, čo je moje, je tvoje. Všetko, čo je moje, je tvoje. Ale tam už nepokračuje. To, čo ja teraz poviem, to tam nie je napísané. I to, co ja teraz poviem, tam už nie je ďalej napísané. Ale preto to hovoril ten otec. Ale dlatego ten ojciec to povedal. Že prečo si si to nevzal? V domyšle je, dlačego sobie nevzioleš? Všetko, čo je moje, je tvoje. Všetko, co je moje, je teda tvoje. To je pravda, že keď ty príjmeš Pána Jezusa. A więc to je pravda, že keď ty príjmeš Pána Jezusa, tak všetko je tvoje. Všetko je tvoje. Ale keď si to nezoberieš. Ale jeżeli ty tego nie weźmiesz. Tak žiješ ako ten starší syn, ako žobrák pri otcovi. To ako žiješ ako ten starší syn, jak žebrak. Lebo si to nevzal. Bo nevzioleš tego. No a preto ja vás vediem k tomu, aby ste učili ľudí vziať si veci. I ja dlatego učím vás tego, żeby ste vy naučali ľudí odebrať sobie dla siebie te rzeczy. Toto nie je nová náuka. To nie je nová náuka. To je to, čo Pán Ježiš hovoril, čo učil. To je to, co Pán Ježiš mluvil, čo go naučal. A preto vyhlasujeme, dlatego ogłaszamy slepým návrat zraku, slepým przejrzenie,
chudobnym Ewangelium, biednym Ewangelium, zranionym sercom, zahojenie serca, tym, którzy mają serca zranione, uzdrowienie, ukojenie. A ty, którzy są zajęty, takim wyhlasujemy swobodę. I tym, którzy są w niewoli, ogłaszamy im wolność. Preto sme my tu. Dlatego tutaj jesteśmy. A preto hovorí písmo, že aby sme boli dobrými pracovníkmi na Kráľovstve Božom. Písmo učí nás tego, żebyśmy byli dobrými pracownikami w Królestwie Bożym. Niektóre spoločenstva fungujú tak. Niektóre wspólnoty tak funkcjonują. Že prídeš tam. Przyjdziesz tam. Príde človek obťažený. Človek przychodzi taký obciążony. On nie wyzna swoje grzechy. Nie wyzna swoich grzechów. Nie jest oswobodzony. Nie jest uwolniony. Spiewa się. Spiewa. A spiewa, a spiewa, i spiewa. A zaczyna on śpiewać. On też zacznie śpiewać. A tak chodzi do kuta te swoje grzechy. Gdzieś tam wrzuci do kąta te swoje grzechy. A zacznie chwalić Pana. I zacznie chwalić Pana. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Lebo te grzechy sa u tego człowieka zaczną ozywać. Bo po czasie grzechy tego człowieka zaczną się odzywać. Lebo si nie wziął odpustenia. Bo nie wziął przebaczenia. Nie wziął si oczyszczenia. Nie wziął oczyszczenia. A nie wziął si tu swobodę spod generacyjnych kliadzie. I nie wziął tej wolności z tego przekleństwa pokoleniowego. Ale abyście wiedzieli, że to ako to zasahuje to wierzący. I tylko żebyście wiedzieli, jak dosięga to też wierzący. Mam jednego kolegę. Mam takiego kolegę. Kazatela Bożego Słowa. On jest kaznodzieją Słowa Bożego. On kiedy rozprawa, tak ludzie proste poczuwają hlcu go. On tak krásne mluví, że ako keby mal jazyk zo złota. I on jak zaczyna przemawiać, on tak pięknie mówi, jakby miał język ze złota. A po jednym takim jego pięknym kazaniu. I po jednym jego takim pięknym kazaniu. Są mu, pretożeśmy taki przyjaciela, albo taki bliżsi. Dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy bliżsi sobie. Tak co mu powiedział. Wiesz co, ty kiedy każesz, tak to jako kiedy człowiek med lizał. Ja mówię, ty jak głosisz, to człowiek jakby miód lizał. Ten aby cię człowiek nie nagniewał. Tylko żeby cię człowiek nie zdenerwował. Lebo kiedy cię nagniewa niekto. Bo jeżeli ktoś cię zdenerwuje. Oczerwieniesz. Poczerwieniejesz. A lepiej od ciebie uciekać. I lepiej uciekać wtedy. A to jest, mówię o służebnikowi Bożym. Ja mówię o słudze Bożym. A mówię, ja za to nie mogę. Nic za to nie mogę, powiedział. Taki był mój stary ojciec. Mój ojciec, mój dziadek był taki. Taki był mój ojciec. Taki był mój ojciec. A taki sam ja. I taki jestem i ja. A ja mu mówię, a takie będą twoje dzieci. I ja mówię, i takie będą twoje dzieci. Takie będą twoje wnuczata. Takie będą twoje wnuki. A twoje prawnuczata. I twoje prawnuki będą takie. A ty ma przeklinasz. Przeklinasz mnie? Zapytał. Nie. Nie, mówię ja nie. Ja ci mówię to, co mówi Pismo. Ja ci tylko mówię o tym, co mówi Biblia. Rozumiecie, że preczo ja sa dotykam tych generacznych kliadzi? Rozumiecie, dlaczego ja dotykam tego przekleństwa, które z poprzednich pokoleń przychodzi? To jest bardzo ważna rzecz, abyśmy to rozwiązali przy ludziach, którzy mają proste, którzy przychodzą do cyrki. Dlatego ja mówię o tym, żeby to rozwiązywać u ludzi, którzy do kościoła przychodzą. Lebo kiedy to nie jest rozwiązane. Bo jeżeli to nie jest rozwiązane, to się wraci. To wróci. To zacznie kwasić. To zacznie kisnąć. A potem widzicie, co się stanie. A potem widzicie, co się wydarzy. Róbcie dobrą pracę, bądźcie dobrymi pracownikami. Róbcie, wykonujcie dobrą pracę, bądźcie dobrymi pracownikami. Ale dla to Pana. Róbcie laską. Ale róbcie to w miłości. To nie róbcie tak, że no, brat mój, tak co, gdzie masz te grzechy? Nie w ten sposób. No, bracie, to gdzie masz te twoje grzechy? Aby są ich teraz wyjaśnił. Żebym je teraz rozwiązał. To tak nie będzie funkcjonować. To tak nie będzie działać. Ty si musisz najpierw zyskać z nim wzťah. Najpierw musisz zbudować z nim relacje. Musi ci dôverować. On ci musi zaufać. A potem musi widzieć, że w twoim życiu to inaczej funkcjonuje. On musi widzieć, że w twoim życiu to funkcjonuje inaczej niż u innych. A on musi zapytać.
to on musi poprosić. On musi powiedzieć, wiesz co, ja widzę, że w twoim życiu rzeczy inaczej funkcjonują, jak moją. On musi przyjść do ciebie i powiedzieć, ja widzę, że u ciebie to inaczej działa niż u mnie. Preto przychodzi człowiek do cyrki. Dlatego człowiek przychodzi do kościoła. Lebo jak człowiek nie przechadza dwerami. Bo jeżeli człowiek nie wchodzi przez drzwi. To znamena, wiecie, to te dvere sú úzke. Bo wiecie, te drzwi są wąskie. Pan Ježiš sám hovorí, že proste je široká brana a široká cesta, úzka brana, úzka cesta. Sam Pan Jezus mówi, že jest szeroka brama i szeroka droga, ale jest wąska brama i wąska droga. A keď my prechádzame tą úzką braną, to je ako keby sme prechádzali tą previerką duchovnou. Jeżeli wchodzimy przez tą wąską bramę, to przechodzimy przez przez nieco takie, co nie puści to, co tam do wnętrza nie przejdzie. Te drzwi zatrzymują to, co tam do środka nie należy. Ale ta brana łaską przyjma tych, którzy się ochotnie zbawują tych. Ale ta brama przyjmuje chętnie tych, którzy chętnie pozbywają się tych złych rzeczy. Rozumiemy. To znamena, jeszcze jesteśmy przy tej generacznej kliadzie. A więc ciągle jesteśmy przy tym przekleństwie pokoleniowym? My widzimy rodziny, gdzie ani stara mama, ani prastara mama, ani babka, ani proste, ani dcera, ani wnucza, oni na rozwód ani nie pomyślą. Na rozwód. Są tacy ludzie, że ani prababcia, ani babcia, ani mama, ani córka, nikt o rozwodzie nie pomyśli nawet? Ale moją rodzie jest taka wielka miłość, że nie są rozwody. Nawet w tym moim pionie, w tej rodzinie jest taka łaska, że u nas nie ma rozwodów. Ale zase są rodziny, gdzie proste prababcia była rozwiedziona, babka. Ale są też takie rodziny, że tam prababcia była rozwiedziona, babcia była rozwiedziona, córka była i wnuczka była rozwiedziona. I u nas w zborze jedna rodzina, kiedy to usłyszała, to przyszli do Aleksandra i powiedzieli, kobieta mówi, ja jestem rozwiedziona, moi rodzice byli rozwiedzeni, teściowie byli rozwiedzeni, dziadkowie byli rozwiedzeni. Ja nie chcę, żeby moja córka, która dzisiaj jest panienką, żeby się rozwiodła. A więc chcemy przerwać to, co... Tak. O tym mówi Aleksandra. Tak, o tym mówi Aleksandra. Dobrze, pochopiliśmy, że zrozumieliśmy to? Są te rodowe kliady. Zrozumieliśmy, co to są to przekleństwa pokoleniowe? Abyście nie myśleli, że tu jest jaka nowa nauka. Ale... Żebyście nie myśleli, że to jest jakaś nowa nauka, którą przynosimy. Ja nie zaujmuję nowe nauki. Mnie nie interesują nowe nauki. Mnie zaujma to, čo hovorí Pavel Apoštol, aby sme boli dobrými robotníkmi. Mne interesuje to, čo apostol Pavel mówi, żeby sme byli dobrými pracovníkami na nivie pańskiej. A ten dobrý pracovník, ten sa stará proste o to, čo mu je zverené. I ten dobrý pracovník troszczy się o to, co jest mu powierzone. A wtedy, keď tam sú tie generačné kliatby, tak jednoducho prichádzajú všelijaké nemoci, ktoré ani lekári nevedia zistiť, že tam, čo to je. Tam, kde sú tie przekleństwa pokoleniowe, przynoszą za sobą choroby, na ktoré lekarze patrząc nie potrafią stwierdzić, co to właściwie jest i skąd się wzięło. A to prichádza z týchto generačných. I to przychodzi z tego przekleństwa pokoleniowego. Preto je dobre. Dlatego jest dobre oslobodený. Byť uvoľnionym. A túto slobodu ponúkať ako cirkev, keď prichádzajú ľudia. I tą svobodę oferovať, kedy ľudia do kościoła przychodzą. Teda nie len to, čo hrešil proti Bohu. Nie tylko to, co przeciwko Bogu grzeszył. Nie len to, čo hrešil proti ľuďom. Nie tylko to, čím grzeszył przeciwko ľuďom. Nie len to, čo hrešil proti svojmu telu. Nie tylko to, čím grzeszył przeciwko własnemu ciału. Ale riešiť aj tieto generačné. Ale rozwiązać też to, co jest przekleństwem z poprzednich pokoleń. A to treba prerwać. I trzeba to przerwać. Proste
krwą baranka Jezusa Chrystusa. Krwią baranka Pana Jezusa. A obecią Pana Jezusa. I ofiarą Pana Jezusa. A wyhlásiť slobodu. I ogłosić wolność, uwolnienie. Wyhlásiť, powiem, ako to robím ja. Powiem, jak ja to robię. Wyhlasujem ti, że Pan Ježiš pretrhol túto generačnú kliadbu. Ogłaszam ci, że Pan Jezus przerwał to przekleństwo pokoleniowe. A nie budeš prekliaty. Nie będziesz przeklęty. Ale budeš pożegnany. Ale będziesz błogosławiony. Od teraz. Až na veky. Až na wieki. A keď toto vyhlásite, i kiedy to ogłosicie, to je moc Božia. To v tým je Boža moc. Rozumiete? No ale to je ešte len druhý krok. To je dopiero druhý krok. A teraz ten tretí krok. I teraz třetí krok. Ľudia, keď prichádzajú do vašich spoločenstiev, ľudia, keď prichádzajú do vašich spoločenstiev, oni okrem toho, čo sme už spomenuli, nesú ešte aj ďalšiu pečať na sebe. Nie, oni poza tými rzeczami, o których już sobie powiedzieliśmy, mają kolejne piętno na sobie. A ta pečať je pečať diablova. I ta pieczęć, która jest nad nimi, to jest pieczęć szatańska, diabelska. Powiem wam przykład. Powiem wam przykład. Kiedy człowiek przestąpi granicę do okultyzmu, kiedy urobi krok, kiedy człowiek zrobi krok i przekroczy granicę do okultyzmu, tak wtedy diabol si ho poznamená. Wtedy diabeł sobie go oznaczy. Dáva pečať na svoju pečať na to. Kładzie na nim swoją pieczęć. A je treba, aby tento człowiek zobral ważne Božie słowo. I jest potrzebne, żeby człowiek poważnie potraktował Boże słowo, lebo w 5. księdze Mojżeszowej. Bo w 5. księdze Mojżeszowej w 18. kapitole. W 18. rozdziale. Od 9. wiersza. Od 9. wiersza jest napisane takie to słowo. Jest napisane takie słowo. Kiedy wejdziesz do ziemi, którą ci da Gospodin twój Bóg. Kiedy wejdziesz do ziemi, którą ci da Pan twój Bóg, nie będziesz czynić podla ohawności tych narodów. Nie będziesz żył, postępował według ohydy tamtych narodów. A nie przewiedziesz swojego syna albo córkę przez ogień. Nie przeprowadzisz swojego syna albo córki przez ogień. Nie będzie się nachadzać u ciebie weściec. Nie będzie u ciebie wróżbiarza. Nie będzie ten, który wywoływa duchów. Nie będzie między tobą nikogo, kto by wywoływał duchy. Nie będzie między tobą czarodziejni. Nie będzie czarodzieja między tobą. Bosoraka. Wróżbiarza. A nie będziesz robić takie to okultne, diabolskie rzeczy. Nie będziesz robił żadnych okultystycznych, diabelskich rzeczy. Lebo ohawny je Gospodinowi każdy, kto to robi. Bo ohydą dla Pana jest każdy, kto to robi. Wiecie prečo? Lebo na nią jest pieczęć diabła. Wiecie dlaczego? Bo właśnie, bo na nim jest ta szatańska pieczęć. I musicie, kiedy przyjdą ludzie k wam. Jeżeli ludzie do was przyjdą, riešite ich hriech. Rozwiązujecie ich grzech. Preto to opakuję stále, aby sa vám to lepšie dlatego to ciągle powtarzam, żeby wam to lepiej utkwiło w pamięci. A ty, którzy będą z internetu śledować. Również to mówię dla tych, którzy z internetu będą tego słuchać. Aby wiedzieli, żeby wiedzieli, że riešime hriech toho človeka. A więc rozwiązujemy grzech tego człowieka, który spoczywa w tom, że hreszył proti Bohu. Który polega na tym, że przeciwko Bogu grzeszył. Że hreszył proti swojemu okoliu. Że grzeszył w stosunku do otoczenia. A hreszył aj proti swojemu własnemu ciału. I grzeszył ciału. Przeciwko własnemu ciału. To drugie, że bol pod prekliatím swojej generacji. Drugą rzeczą jest to, że był pod przekleństwem wcześniejszych pokoleń. Wyhlasujemy mu slobodu. Ogłaszamy mu uwolnienie od tego. Prelamujemy w imieniu Jezusa Chrystusa to prekliatie. Przerywamy w imieniu Pana Jezusa to przekleństwo. A wyhlasujemy mu pożegnanie. I ogłaszamy mu błogosławieństwo. A teraz sa dostawamy k tomu, co si zapeczatkował diabol. I teraz dochodzimy do tego, co zapieczętował szatan. A to, jak nie riešime, i tego, jeżeli nie rozwiążemy, tak jednoducho puszczamy do cyrkwi ducha okultnego a ducha diabła. To w ten sposób wpuszczamy do kościoła ducha okultyzmu i ducha diabelskiego.
A tento duch okultyzmu. I ten duch okultyzmu. My sobie zbawić jedynie tak. My jesteśmy w stanie się go pozbyć tylko w taki sposób. Że sa niechamy wykupić krwią baranka. Że pozwolimy się wykupić krwią baranka Pana Jezusa. Tu nie staczy len to, aby som prosił o oczyszczenie od tego. Nie wystarczy, żebym tylko prosił o oczyszczenie od tego. Ale tu musim przeżyć wykupienie. Tu musimy, muszę przeżyć wykupienie. Wspomnijcie si, że aniel, kiedy zwestuje Marii, proste mówi, że on wykupi swój lud. Kiedy grzechu. Kiedy anioł zwiastuje Marii to, że narodzi się Zbawiciel, mówi on wykupi swój lud. Rozumiecie, to wykupienie jest bardzo ważny moment. To wykupienie jest bardzo ważnym momentem w tej niemocnicy proste naszego społeczeństwa. W tym szpitalu naszych wspólnot. Aby ten, który przyszedł z nami do kontaktu, aby był uzdrowiony a uwolniony. Żeby ten, kto wejdzie w kontakt z nami, żeby był uzdrowiony i uwolniony. A ja to praktycznie tak to wiem, prowadzę. W praktyce prowadzę to w taki sposób. Mal si kontakt z jakimi okultnymi rzeczami? Zadaję pytanie, miałeś kontakt z jakimiś rzeczami okultystycznymi? Bol si u wężki? Byłeś u wróżki? Bol si u jakich alternatywnych? Byłeś u jakichś alternatywnych lekarzy? Oni ci czytali z oczu, ci wyczytali z choroby. Z oczu wyczytywali albo twoje choroby? Z kawy, albo ja albo z kawy, z fusów? Albo z czego? Z kuli. To znam proste z hoci czego, z czegokolwiek, ako nagle si przyszedł do kontaktu z taką to osobą. Jeżeli wszedłeś w kontakt z taką osobą, nie powiedz si w swoim sercu, ja som tomu aj tak nie wierzył. Nie powiedz wtedy, ja i tak w to nie wierzyłem. Nie powiedz to, że proste to było len tak zo zabawy. To było tylko tak aby była sranda. Nie powiedz, to było tylko tak dla zabawy, żeby frajda była. Ty sa z diablom nie budeš môcť zabávať. S šatanem nedá sa baviť. Ty keď prestúpiš tú hranicu do okultizmu, jeżeli tą granicę do okultyzmu przekroczysz, on momentalnie daje na tobie swoją pieczęć. A preto je potrebné, dlatego jest potrzebne, aby spod tejto pečati si bol vykúpený. Żeby spod tej pieczęci, żeby cię wykupić. To znamená, aby ťa aby si bol kúpený nie zlatom, nie striebrom, nie drahými kamieniami. To znaczy, żebyś nie był kupiony czy złotem, czy srebrem, czy jakimiś drogimi kamieniami. Ale aby si prežil to, że si kupiny krwą baranka Jezusa Chrystusa. Ale żebyś przeżył osobiście to, że jesteś wykupiony, odkupiony krwią baranka Pana Jezusa Chrystusa. W tomto przypadku jest potrzebne wyznać te grzechy. W tym przypadku jest konieczne, aby te grzechy wyznać. Dobre jest, kiedy jest powiedziane, u jakich czertów si był. Jest dobrze, żeby nazwać to, u jakich diabłów byłeś. Aby to malo svoju takú jasné vyznanie. Żeby to było jasno określone, żeby to było takie czytelne wyznanie. Nie stačí, že ty vieš, pane, ja som bol gdzieś tam pri nejakým. Nie wystarczy, żeby pani gdzieś tam byłem u kogoś, co coś tam z ręki. Nie, to tak to nie. Tak to nie działa. Ty to musisz zobrać velice ważne. Musisz wziąć to, potraktować bardzo poważnie. Tam si sa zapredal diablu. Że w tym miejscu zaprzedałeś się szatanowi. A ty, kiedy te to rzeczy wyznawasz, musisz to z bolestią w sercu wyznawać. I jeżeli te rzeczy wyznajesz, musisz to wyznawać z takim bólem w sercu. A wy, bracia, którzy służycie tymto sposobem, tak je trzeba, abyście wiedli tych ludzi do takiego oprawdowego pokania a przeżywania. I wy, bracia, którzy usługujecie innym w ten sposób, żebyście prowadzili tych ludzi do takiego naprawdę szczerego serca wyznania, pokuty z tego. A potem, kiedy jest tam oprawdowa lutość. I jeżeli tam jest taki szczery żal. Tak my wiemy, że tu si robi diabol prawa. My wiemy, że diabeł robi sobie prawa do tych ludzi. Tak co opitam to człowieka. I pytam się tego człowieka. Chcesz
aby diabol był zbawiony wszelkich praw. Pytam, chcesz, żeby szatan został pozbawiony wszelkich praw do twojego życia? Odbierasz od niego prawo, a dawasz wszystko prawo Panu Jezusowi. Zabierasz te prawa, które on sobie rościł do ciebie i wszystkie te prawa do twojego życia oddajesz Panu Jezusowi? A kiedy on powie ano? I kiedy on mówi tak? Tak mu powiem, na základe toho, že Ježiš Kristus vylieval svoju krv za hriešnikov. I ja mówię na fundamencie tego, že Pán Jezus přelal svoju krv za grzeszników. Ti vyhlasujem. Ogłaszam ci. Že aj za teba vylial svoju krv. Že również za ciebie přelal svoju krv. A vykúpil ťa z moci toho zlého. I on vykúpil ťa z moci złego. A vyhlasujem ti slobodu. I ogłaszam ci, že jesteś wolny. A teraz wymienujem, o co jest wolny. I teraz wymieniam, od czego jest wolny. Od ducha wężby. Od ducha wróżbiarstwa. Od ducha czarodziejstwa. Od ducha czarodziejstwa. Od ducha alternatywnych medycyny. Od ducha alternatywnej medycyny. A wszelakich innych diabolskich kultów. I wszelkiego rodzaju innych kultów szatana. Wyhlasuj mu slobodu. Ogłaszam mu uwolnienie. A to tak to. W taki sposób. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ogłaszam ci, że Jezus Chrystus cię wykupił swoją krwią. Jezus Chrystus wykupił cię swoją krwią. Z mocy wieszczeckiego ducha. Wróżbiarskiego ducha, czarodziejstwa. Z mocy okultnych, diabolskich wszelkich kultów. Z mocy wszelkiego rodzaju okultystycznych praktyk. Wyhlasuję ci slobodu. Ogłaszam ci, że jesteś wolny. A ty duch wężby, czarodziejstwa, a tobie duchu wróżbiarstwa, czarodziejstwa i okultyzmu. Ty satański duchu. Ty szatański duchu. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. I przykazuję. Nakazuję ci. Abyś odszedł. Abyś odszedł. A nie masz prawa na tuto duszę. I nie masz już prawa do tej duszy. Lebo. Bo. Jezus Chrystus ją wykupił. Bo Jezus Chrystus ją wykupił. A podla Efezjanom 3:10. I według listu do Efezjan 3:10. Tam jest napisane, że cyrkiew ma wyhlasić prerozmanitą mądrość a moc Bożą. Tam jest napisane, pre że mocy Kościół dla mocy ciemności ma ogłosić różnorodną mądrość Bożą. A wtedy mówię, satane, nie masz już na niego prawa. I mówię, szatanie, już nie masz prawa do niego. Si ako powiązał. Nawet jakkolwiek go związałeś. Si si ho ako zapieczętował. Jakkolwiek go zapieczętowałeś. Już nie masz na niego prawa. Już nie masz prawa do niego. Lebo krew baranka Jezusa Chrystusa. Bo krew baranka wykupiła, Pana Jezusa go wykupiła. Ale widzicie, że to mówię tym mocjam ciemna. Ale widzicie, to mówię do mocy ciemności. Nie macie na niego prawa? Nie macie do niego prawa? Lebo wtedy, kiedy si ty Pana Jezusa dohnal aż ku krzyżu. Bo wtedy, kiedy doprowadziłeś Pana Jezusa aż do krzyża. A myślał si, że si nad Jezusem Chrystusem zwyciężył. I wydawało ci się, że zwyciężyłeś nad Panem Jezusem. Satanie, wtedy si przegrał. Szatanie, właśnie wtedy przegrałeś. Toto jest bardzo dôleżite, toto wyznanie. To wyznanie jest bardzo ważne. To znajdziemy aj indzie pisane, gdzie Paweł mówi. Znajdziemy to w innym miejscu zapisane, gdzie Paweł mówi. Że kiedy te mocy ciemna wiedzieli, że ako, ty asi budeš vedieť presne, kde je to napísané? Viem to nájsť. Nájdi to medzi tým. Keby vedeli tie moci temná a diabol, keby bol vedel o tej múdrosti Božej, že vtedy, keď Ježiša Krista ukrižuje a zabije, že v prehrá nikdy by nebol kráľa slávy ukrižovaný. To kdyby diabol to vedel včesnej, že to, kedy doprovádzi Chrystusa do krzyża, že to bude jego porážka, a nie zvyčenstvo, on nikdy Chrystusa do krzyża by nie doprovádził. A to nám brat prečíta toto slovo. I brat za chvíľu nám to slovo prečíta. A preto túto múdrosť Božiu je treba prehlásiť. I dlatego tą mądrość Bożą trzeba tym mocą ciemności ogłosić. A to jest napisane Efezjanom 3:10. I to jest napisane w liście do Efezjan 3:10. A później? Kiedy już tieto trzy kroki są urobione. Kiedy te trzy kroki już są zrobione.
Jeszcze raz opakujem. Pierwszy krok. Jeszcze raz powtarzam. Pierwszy krok. Wyrzeczenie grzechów. Rozwiązanie grzechów. Którymi grzeszył proti Bogu. Którymi grzeszył przeciwko Bogu. Którym grzeszył proti ludziom. Którymi grzeszył przeciwko innym ludziom. A rozwiązanie grzechu, którym grzeszył proti swojemu ciału. I rozwiązanie grzechów, którymi grzeszył przeciwko własnemu ciału. Dalszy krok, zruszenie generacznych kliadzie. Kolejny krok to rozerwanie przekleństwa pokoleniowego. Kiedy to jest wyhlaszona z tego sloboda. Kiedy jest ogłoszona wolność od tego. A kiedy jest ta pieczęć tego złego. Odniata i krwią baranka Jezusa. Pieczęć złego jest zdjęta krwią baranka Pana Jezusa. A wyhlaszona jest sloboda. I jest ogłoszona wolność. Wtedy toho człowieka wedziemy k tomu, aby przyjął Pana Jezusa. Wtedy tego człowieka prowadzimy do tego, żeby zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. A aby go czynił królem, Panem i Bogiem swojego serca. Żeby go uczynił Panem, Bogiem, Królem swojego serca. Lebo jak to człowiek urobi bez toho, to, że cyrkiew urobi tuto służbę. Jeżeli ten człowiek zrobi to bez tego, że Kościół tą pracę wykona. Tak jednoducho przyjmie do swojego stredu człowieka powiązanego, zniewolonego. No to przyjmą do siebie człowieka zniewolonego, związanego i to niesie ze sobą problem. Preto mnohokrát cirkev tak wypada, że jest chora. I dlatego Kościół często tak wygląda, że jest chory. Lebo podľa prvého listu Petra, 3. kapitole. Bo według listu. Moment. Toto je list, je to list Petrov. To jest list Piotra. Drugi list Petrov, prepáčte mi. Drugi list Piotra. Veľmi sú podobné tieto kapitoly. Prvá kapitola. Pierwszy rozdział. Tam je 7 kresťanských cností. Tam jest 7 chrześcijańskich cnót. A tam je napísané. Jest tam napisane. Lebo ten, u kogo nie týchto vecí, bo ten, u którego tych rzeczy nie ma, je slepý a krátkozraký, jest ślepy i krótkowzroczny, a zabudol na očistenie od niekdajších hriechov. I zapomniał, że został oczyszczony z wcześniejszych grzechów. Nie, to nie jest napisane, że moja Biblia nie mówi, że zabudol, że był oczyszczony. Nie, zabudol na oczyszczenie, teda nie był oczyszczony. Moja Biblia tak mówi, nie wiem, twój przekład asi inaczej, ale ja mam ten Roháčkov a ten jest bardzo bliski tomu pôvodnému. Jeszcze raz, tu jest napisane? Tu jest napisane takto. Lebo ten, u kogo nie týchto vecí, bo ten, u którego tych, który tych rzeczy nie posiada, jest slepý a krátkozraký, jest ślepy i krótkowzroczny, a zabudol na očistenie od swoich niekdajších hriechov. Zabudol, nie że bol, ale zabudol sa očistiť. Tu jest napisane, że zapomniał oczyścić, jeżeli że zapomniał, że ma być oczyszczony od tych wcześniejszych grzechów. Mój przekład to tak to mówi. Tak. Możesz aj teraz przeczytaj to słowo, co som ti wtedy mówił. Ten list Efezanom 3:10 tam mówi o prerozmanitej mądrości Bożej. List do Efezjan 3:10 mówi o tej różnorodnej Bożej mądrości. A pierwszy list Koryntianom. Ale pierwszy list do Koryntian. Druga kapitola. Rozdział drugi. Verše 7, 8, verše 7 i 8 hovoria, mówią, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ale ogłaszamy tajemną mądrość Bożą, która była skryta, która była ukryta, a którą Bóg przed wiekmi určil nám na slávu, ale którą od wieków Bóg przeznaczył dla naszej sławy. Nikt z kniežat tohto veku ju nepoznal. Nikt z kniežat tego czasu, tego wieku nie rozpoznał ich. Veď keby ju boli poznali, bo gdyby to byli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Pána chvály by nie ukrižovali. Vidíte? Teda to bola tá múdrosť Božia. A więc na tym ta mądrość Boża polegała? Że
Diabol si myslel, keď Krista zabije, keď ho na kríž pribije. Bo diabol myslel, že jeżeli zabije Chrystusa, jeżeli przybije go do krzyża, takže s tým zvíťazí. Že v ten spôsob nad ním zvyťaží. A to bola tá múdrosť Božia, že vtedy prehral. I na tym polegala ta mądrość Boża, že on właśnie v tym miejscu, v tym momencie przegrał. A keby bol vedel, že prehrá, nikdy by Pana sławy nie było. I on, gdyby wiedział, że przegra, nigdy Pana chwały by nie ukrzyżował. Dobre. A jeszcze by som ťa pozrel, teda poprosil, keby si mi prečítal tu druhý list Petrov, prvá kapitola. Drugi list Piotr. 9. verš. Keby si mohol aj v iných prekladoch, alebo lepšie pozrieť do tej pôvodiny. Druhý list Petrov. Áno. Prvá kapitola. Druhý list Piotra, pierwszy rozdział. 9. verš. Verš 9. Ten grecký text znamená zhruba, že ak kdokoľvek nemá tieto veci teraz v prítomnosti, je slepý, a v tej svojej krátkozrakosti zabúda, že prijal, a ten čas prijal je taký, že môže to byť aj v minulosti, aj teraz, aj v budúcnosti. Ten čas sa volá aorist, to je taký špeciálny čas, ktorý má gréčtina, že prijal očistenie svojich niekdajších hriechov. To je zmysel toho gréckeho textu. Áno, áno, dobre. Toto je veľmi dôležitý moment, aby sme mohli potom priviesť človeka k tomu, aby otvoril svoje srdce. I to je bardzo dobrý moment, żeby prowadzić tego człowieka do tego, żeby otworzył swoje serce. A keď otvorí svoje srdce, i kiedy otworzy swoje serce, tak voláme Pána Ježiša do srdca. Zapraszamy Pana Jezusa do serca. Panie Jezusiu, wstup do mojego serca. Panie Jezu, wejdź do mojego serca. Zaujmij tron mojego serca. Zajmij tron mojego serca. Bądź moim panem. Bądź moim panem. Królem. Królem. Aj Bohom. I Bogiem. Chcę cię milować. Chcę cię kochać. Chcę cię naśladować. Chcę cię naśladować. Chcę cię milować. Chcę cię miłować. Chcę ci służyć. Chcę ci służyć. A chcę ci być posłuszny. I chcę ci być posłuszny. Po wszystkie czasy swojego życia. Po wszystkie dni swojego życia. A dziękuję, że si wszedł. Dziękuję, że wszedłeś. A dziękuję, że si mój. Dziękuję, że jesteś mój. A dziękuję, że ja są twój. I dziękuję, że ja jestem twój. To je ten stav zmluvy, kde ľudí vnášame vlastne do tej zmluvy s Pánom Ježišom. To je ten moment, v ktorom ľudí provadíme do tego přiměřa s Pánem Jezusem. A takíto ľudia potom bojujú. Samozrejme, že to nie je stav, že to je ten stav, ako hovorí brat Marian, že aj už som bol očisťovaný, aj sa očisťujem a ešte som otvorený to je, to aj do budúcna. Ten stan očisťovanie. O ktorým čítal Marian, to je ten stan, v ktorým i byłem očišťovaný, i jestem očišťovaný, i będę očišťovaný. Rozumiete, to je tá otvorenosť. To je tá otvartosť. Proste toho času, že to je, to nie je dokonavý vid, ale to je priebežne, to neustále to nie sa jest, deje. To nie jest jakiś wykonany czyn jednorazowy, ale to jest proces, który trwa, o którym Marian mówił, że w języku greckim to jest czas, który i był, i jest, i będzie. Tak jak Bóg był, je, a będzie. Tak jak Bóg był, jest i będzie. Dobre. Tak toto som vám tak chcel hovoriť o tej nemocnici. Ja więc tyle chciałem powiedzieć o tym szpitalu. A ja viem, že nám čas odišiel. Mám ešte chvíľku, dáte mi ešte 10 aspoň minút. Ďalej cirkev alebo aj spoločenstvo Božieho ľudu. Ďalej Kościół i wspólnota ludu Bożego. Potom má slúžiť
kiedy to tu się udzieje, kiedy jako to, rodzina. Kiedy to wszystko się wydarzy. Jako rodzina. Funkcjonować jako rodzina. Mamy funkcjonować jako rodzina, jak rodzina. A tam w jednej rodzinie jest určitý poriadok. I v každej rodine je jakýś porządek. Hlavou otca je Kristus. Głową ojca jest Chrystus. Hlavou muža teda ženy. Áno, hlavou ženy je muž. Głową żony jest mąż. A deti sú podriadení rodičom. A deti są poddane svojim rodičom. Keď prichádzame do rodiny, prichádzame ako deti. Kiedy przychodzimy do rodziny, przychodzimy jako dzieci. My musimy nauczyć tych to ludzi posłuchać. Musimy nauczyć tych ludzi słuchać, posłuszeństwa. Ale to nie jest tak, że ty ma musisz posłuchać. Ale to nie w ten sposób. Ty musisz mnie słuchać. Lebo to jest ta posłuszność tego dzieciacia zawsze ma być jako wdzięczność za tu starostliwość. Posłuszeństwo dzieci ma być rodzajem wdzięczności za troskę. Za to, że mam co jeść. Za to, że mam co jeść. Mam gdzie spać. Mam gdzie spać. Mam tych, którzy mnie milują. Mam tych, którzy mnie kochają. Którzy przyjęli. Którzy przyjęli mnie. A w których rodzinie mogę żyć. I w których rodzinie mogę żyć. W rodzinie by nie mało być, że ty musisz, albo ty nie smiesz. W rodzinie im powinno być, ty musisz i tobie nie wolno. Ale w rodzinie by mala dyktować ten duch tej rodziny. W rodzinie zasady powinien dyktować duch tej rodziny. A duchom Chrystowej rodziny je Duch Święty. A duchem rodziny Chrystusowej jest Duch Święty. Teda to jest princip to Chrystowego władnutia w łasce. I to jest zasada tego Chrystusowego panowania w miłości. A toto jest dalsza oblast, którą byśmy mogli rozprawać. I to jest kolejny obszar, o którym moglibyśmy rozmawiać. Ale chcę, abyśmy przeszli aj na tą dalszą oblast. Ale ja chcę, żebyśmy do tej kolejnej sfery weszli. A to jest właśnie wycwikowy tábor. I to jest taki wycwikowe społeczeństwo. Tak, taki obóz szkoleniowy. Tu musia być ci, którzy przyszli, byli oczyszczeni, wykupieni, zaczlenieni do rodziny. I ci, którzy przyszli już oczyszczeni, wykupieni, włączeni do rodziny. Teraz musia się uświadomić, muszą sobie mają swoje posłanie. Uświadomić, że mają swoje posłanie, posłannictwo. A tych ludzi cyrkiew ma wyuczować na misję, na ewangelizację. I tych ludzi Kościół ma uczyć, przygotowywać do misji, do ewangelizacji. Ale to jest już ostatnia faza. Ale to już jest ostatnia faza. A wtedy już ci ludzie mają iść. I wtedy już ci ludzie mają iść. A toto by som, preto som vám hovoril o zdravom zborovom spoločenstve. Dlatego mówiłem o zdrowej kościelnej wspólnocie. Lebo toto chce Pán Ježiš urobiť medzi vami. Bo to jest właśnie to, co Pan Jezus wśród was chce zrobić. Abyście byli zdrowe społeczeństwo. Abyście byli zdrową wspólnotą. Abyście służyli tym ludziom, którzy przychodzą tymto sposobem. I żebyście usługiwali tym ludziom, którzy przychodzą właśnie na taki sposób. Abyście ich przyjęli do swojej rodziny. Żebyście przyjęli tych ludzi do swojej rodziny. Abyście nie wypanowali, nie musisz, a nie smiesz panować. Nie żebyście panowali nad nimi na zasadzie musisz i nie wolno. Ale Duch Chrystus by nad nimi władał. Ale żeby władzę nad nimi miał Duch Święty. A potem to posłanie wyuczyć ich ewangelizować, a nie jest ewangelium. I potem to ostatnie, żeby uczyć ich ewangelizować i nieść Ewangelię Pana Jezusa innym. Tak, to jest ten odkaz, który sobie wam doniosłem. To jest to przesłanie, które przywiozłem dla was. Ja bym jeszcze poprosił mojego brata Mariana, jak ma w swoim sercu nieco, czym by nas chciał povzbudiť. Ja by som veľmi krátko chcel povedať. Chcel bym bardzo krótko powiedzieć.
można k tomu, co sa stało aj w tomto zbore. Również w nawiązaniu do tego, co w tym zborze się wydarzyło. Ale właśnie, co się dzieje w życiu każdego człowieka, tak jak o tym rozprawał Aleksander. Ale tak naprawdę o tym, co dzieje się w życiu każdego człowieka, o czym mówił Aleksander. My wiemy, że nasz Bóg jest łaska. My wiemy, że nasz Bóg jest miłością. A nasz Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest Bogiem życia. A wżdy, kiedy jest niegdzie łaska. I zawsze, gdzieś jest miłość. Tak dôsledkom tej łaski jest nowy żywot. To owocem tej miłości jest nowe życie. A może będziemy mówić o niečom, co nikt z nas nie przeżył. Może powiem o czymś, czego nikt z nas nie przeżył. Ani nie mógł, ponieważ jesteśmy mężczyźni. Ani nie przeżyliśmy, nie mogliśmy, bo jesteśmy mężczyznami. A to jest poród, kiedy się właśnie rodzi nowe dziecko. I to jest poród, kiedy przychodzi na świat nowe dziecko, nowe życie. Że na jednej stronie jest to nieco ужасne a nadherne. Że z jednej strony to jest coś cudowne i niezwykłe. Ponieważ znika nowy żywot, na który jsme sa tešili. Że pojawia się nowe życie, z powodu którego cieszyliśmy się. A kiedy sa mali nasze dzieci rodzić, tak ja som ich miloval jeszcze dawno przed tym, ako sa narodili. I kiedy nasze dzieci miały się urodzić, to kochałem te dzieci długo przed tym, zanim się urodziły. Ale na drugiej stronie ten porod jest aj skúsenosť, która jest bolesna. Ale z drugiej strony poród to jest też doświadczenie, które jest bolesne. A nie tylko, że przynosi bolest. Nie tylko przynosi ból. Ale popri tym nowym żywocie. Ale przy okazji tego nowego życia. Wychodzi na wonoga i nieczystota. Również nieczystość wychodzi na zewnątrz. A preto sa vlastne, preto w písme jest napisane, że ta żena sa musi oczyścić. I dlatego w Biblii jest napisane, że po porodzie przychodzi ten czas oczyszczenia. A jest aj predpisane, jakim sposobem. Nawet jest opisane, w jaki sposób to ma się wydarzyć. A co poznam żeny matki. I co jeszcze raz? Żeny matki, które ja poznam. Kobiety, które są matkami, które ja znam. Kiedy mówią o tym swoim porodzie. Kiedy mówią o swoim porodzie. Tak wżdy, o porodzie, tak. Wżdy z odstupem czasu. Zawsze z jakimś odstępem czasowym. Na to wspominają jako na ужасną skúsenosť. Rozmyślają o tym jako o cudownym, niezwykłym doświadczeniu. Lebo aj ta bolest potwierdzuje tu łaskę, którą mamy k tomu nowemu żywotu. Bo również ten ból potwierdza miłość, którą mamy do tego nowego życia. Ale właśnie ta nieczystota, która wychodzi przy tym porodzie. Ale ta nieczystość, która też wychodzi przy porodzie. O tej musimy oczyścić nie len seba. Musimy oczyścić od niej nie tylko samego siebie. Ale aj nowy żywot. Ale również to nowe życie, które przyszło. Tak jest to, kiedy człowiek oddaje swój żywot Panu Jezusowi. I tak jest, kiedy Pan Jezus, kiedy człowiek oddaje swoje życie Panu Jezusowi. Tak wyjdzie na powrót wiele grzechów, wiele nieczystości. To wtedy wychodzi na wierzch wiele grzechów, wiele nieczystości. A jak się pozeram na swój żywot. I kiedy patrzę na swoje życie. Za tych można 9 albo 10 roków, które sa snażim kraczać z Panem Jezusem. Na te ostatnie 9 czy 10 lat, kiedy staram się iść za Panem Jezusem. Mam dojem, że stale jeszcze wychodzą rzeczy, od których sam musim oczyszczać. I widzę, że ciągle wychodzą rzeczy, od których muszę się oczyszczać. A że to będzie proces, który asi będzie trwać aż do śmierci. I że to będzie proces, który prawdopodobnie będzie trwał aż do śmierci. A tak isto jest to w żywocie zborów. I tak to też jest w zborowym życiu. Kiedy ten zbor chce posunąć czasem na určitą wyższą, nową úroveň. I kiedy zbór chce wejść na jakiś wyższy poziom. Tak proste aj tam jest niektóra nieczystota, która musi odejść. To zawsze tam jest jakaś nieczystość, która musi być wyeliminowana. Preto, że inaczej to będzie drżać tych ludzi spać, a nie puści ich to dalej. Bo jeżeli nie, to nie pozwoli to tym ludziom zrobić tego kroku wyżej. A są to rzeczy, które bolia, kiedy ludzi, których mamy radzi, musia odejść. I to jest bolesne, kiedy odchodzą, czy muszą odejść ludzie, których kochamy. Ale jak jest to Bożym riadeniem. Ale jeżeli to jest pod Bożym zrządzeniem. Tak z odstupem czasu uvidíme, że jest to dobre, że się to stało tak, jak się to stało. Z upływem czasu zobaczymy, że dobre było to, co się stało. Że się stało to, co się stało. Także są to rzeczy, które na jednej stronie bolia. Z jednej strony te rzeczy bolą. Ale na drugiej stronie nas oczyszczają a posuwają do przodu. A z drugiej strony one nas oczyszczają i posuwają do przodu. Tolko asi som mal na srdci.
Sława Panu. Si ty hovoril, aj to... to jest to, co miałem w sercu w nawiązaniu do Sława tego, Panu. O czym dzisiaj mowa. No a potem, wiecie, cyrkiew, ona nie przyłaza ludzi len w społeczeństwie. I Kościół nie prowadzi tylko ludzi do wspólnoty? Nie rodzą się te duchowne dzieci len w społeczeństwie, ale niegdzie aj na ulicy. Stretniesz człowieka, a potem go dowiedziesz do cyrkwi. No, myśl jest taka, że te dzieci nie rodzą się tylko we wspólnocie, czyli w zborze, kiedy jesteśmy razem, ale te duchowe dzieci, one też mogą urodzić się na ulicy, gdzieś w parku, rozmawiasz z człowiekiem i prowadzisz go do zbawienia. Wczoraj, kiedy co myślał k wam. Wczoraj, kiedy jechałem do was. Jeszcze na území Slovenska, kiedyśmy byli. Jeszcze byliśmy na terenie Słowacji. Volali mi nejakí ľudia. Zadzvonili do mnie jacyś ludzie. Nikdy som ich nevidel. Nikdy ich nevidziałem. Oni ma videli na internete. Oni mnie videli tylko w internecie. A hovorili, že sú veľmi dotknutí Božou prítomnosťou. I mówili, že są bardzo dotknięci Božą obecnością. A že by chceli proste prežiť to, co mają przeżyć. I oni by chcieli przeżyć to, co powinni przeżyć. A mówili, oni nie mogą przyjść do Komarna. Oni powiedzieli, że do Komarna nie mogą przyjechać. Tak, mówię, no dobrze, tak to będziemy robić takim niezwyczajnym sposobem. I powiedziałem, dobrze, zrobimy to w taki inny, nietradycyjny sposób. Mój syn Janko szoferował. Jechał mój syn Janek. A tak ja mógł telefonować. Nie mogłem rozmawiać przez telefon. A za taką godzinę cesty i przez godzinę drogi są tychto ludzi przewiedł prawie tymi to wszystkimi tymi to wesami. I przez tą godzinę przeprowadziłem tych ludzi przez te wszystkie rzeczy, punkty, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Boli to małżelia? To było małżeństwo. Ale tak płakali nad swoimi grzechami. Ale oni tak bardzo płakali z powodu swoich grzechów. Że to było, zupełnie som przeżywał taką Bożą prítomnosť w tym aucie. Ja przeżywałem w tym aucie naprawdę taką Bożą obecność. Boli oslobodení. Byli uvolnení. Sňatá bola dole tá pečať diabolská, lebo aj oni boli u všelijakých čertov. Tá pečeň diabelská bola zdjentá, bo i oni byli u tých rúžnych v tých diabelských rzeczach. A boli oslobodení. I byli uvolnení. Potom povolali Pána Ježiša do srdca. Potom zaprosili Pána Jezusa do srdca. A potom sa radovali v Pánu. A potom cieszyli się v Pánu. To bola taká mocná skúsenosť. To bolo tak silné doświadczenie, že ešte aj doteraz cítim tú Božiu prítomnosť v mojom srdci. Až doteraz čuje tą Božą obecność v svojim sercu. A takto sa to deje skoro každý deň. I tak deje sa to prawie každego dňa. Väčšinou ľudí privádzam cez telefon k Pánu Ježišu. Większość ľudí prowadzę do Pána Jezusa przez telefon. To je veľmi zvláštne, že a viem, že tí ľudia sú zasiahnutý mocą Bożą. I wiem, że ci ludzie rzeczywiście są dotknięci, czy pociągnięci mocą Bożą. A potem raz do roku mam służbę krstu. I raz w roku jeszcze mam taką służbę w chrzcie. A 1. augustową niedzielę w roku. I pierwszą niedzielę sierpnia każdego roku. Postawię się na brzegu rzeki. Staję na brzegu rzeki. A czekam tych, którzy przyjdą z całej Europy. I oczekuję na tych, którzy przyjeżdżają z całej Europy. Nasze siostry mi mówili, braćanko, chcielibyśmy pohostić tych ludzi, co przyjdą. I nasze siostry mówiły, Aleksandrze, my byśmy chciały ugościć tych ludzi, którzy przyjdą. Chcielibyśmy im uwarzyć gulasz. Chcielibyśmy dla nich gulasz ugotować. A kolki przyjdą podla ciebie, braćanko? Według ciebie ile osób przyjedzie? A mówię, a kolko macie kotlów? A ja mówię, ile macie garków? No, że mają dwa kotle. Mają dwa kotły, takie tak, duże garki. Napełnijcie je. No, a że kolki przyjdą? A ilu przyjedzie? No ja nie wiem. Ja nie wiem. A tak ako, że mamy ich napełnić? Dlaczego mamy je napełnić, te kotły? Lebo duchownie widzę, że sa wszystko zje. Bo duchowo widzę, że wszystko będzie zjedzone. My zamówiliśmy
taki duży gar na 100 osób. Także mam nadzieję, że wszystko będzie zjedzone. No a bolo... Na jutro. Na jutro. Bolo wszystko zjedzone. Wszystko było zjedzone. A krzciliśmy około 40 ludzi. Około 40 ludzi chrzciliśmy. A kiedy sama rano pytali braciankę, kolki będą krzczeni? Pytali mnie rano, ile ludzi będzie chrzczonych. Ja nie wiem. Nie wiem. Ja som mnohým slúžil. Wielu ludziom usługiwałem. A którzy przyjdą, że to dozrelo w ich sercu. A ci, którzy przyjadą, że to już dojrzało w ich sercu. Tak oni tam będą. Oni tam będą. A wiecie, jaka to była moc Boża, kiedy 40 ludzi tam stało w białym ruchu. Wiecie, jaka to moc Boża, jak widziałem 40 osób w białych szatach. Płakali. Płakali. Od radości. Z radości. A Duch Święty zostupował na nich. A Duch Święty na nich stępował. Ja was chcę powzbudzić. Chcę was tylko zachęcić. Że Bóg pracuje. Przez to, że Pan Bóg pracuje. A my mamy być dobrymi współpracownikami. A my mamy być dobrymi współpracownikami. Nie zapomnijcie, wasze społeczeństwo najpierw ma być w prvom kontakcie ludzie mają się spotkać z niemocnicą. W tym pierwszym kontakcie ludzie mają spotkać się ze szpitalem. Potem się zaczynają do rodziny. Potem włączą się do rodziny. A potem mają być wyuczeni, aby išli a zwestowali. A potem mają być uczeni tego, żeby szli i głosili Ewangelię. To jest wszystko. I to jest wszystko.